znaczy, no ciężko powiedzieć wraca, no ale chcemy dać im dalej szansę i trener oczywiście przyjrzy się im. Będą to generalnie te same nazwiska, które w jakiś tam sposób funkcjonowały w poprzednim sezonie czy tam rundzie, tylko będziemy chcieli, żeby po prostu dostali większą szansę pokazania się na boisku, nie tylko na jakichś tam pojedynczych treningach, tylko powoli wprowadzać ich do kadry. Przede wszystkim byłem bez pracy, to pierwszy powód, a drugi, no to jakby nie było, jest to zaszczyt, bo zespół ze Stalowej to jeden z trzech najlepszych w najwyższej klasie rozgrywkowej, prawda, na Podkarpaciu, czyli Stal, Stalowa, Stal Rzeszów, Stalowa Wola, Resowia, także no, jest to dla mnie niewątpliwie jakiś krok do przodu w swojej trenerskiej przygodzie. Pierwsze to muszę zespół dobrze przygotować do tych rozgrywek. Dla mnie też to jest jakaś nowość, bo do tej pory przygotowywałem zespoły w trzeciej lidze. A cel dla zespołu, no będziemy chcieli wygrać każde kolejne spotkanie. Podejrzewam, że stanęło. Chyba chodzi o zawodnika, który gdzieś tam ma rozmowy kontynuowane z GKS-em Bełchatów. Także no, w jakiś tam sposób nie jesteśmy tego w stanie przeskoczyć. Wiadomo, ma też menadżera i to się toczy tak, jak się toczy. No a z nowych nazwisk, jak na razie zobaczymy jedynie Piotra Piechniaka na treningu oraz Bonowicza. No i powrócił też Maciek Witek, którego trener chce zobaczyć. Jest on na wypożyczeniu z możliwością powrotu na życzenie nasze, także zobaczymy. Jeżeli sprawdzi się w kilku sparingach, nie jest wykluczone, że zwrócimy się o jego powrót do naszej drużyny. No Bartek Dydo, bo z nim akurat miałem przyjemność pracować w Wisłoce. Szczerze, było krótko i konkretnie. Wizja budowy zespołu, tak moja jak i działaczy, była zbliżona i znaleźliśmy szybko wspólny język i z dniem dzisiejszym podejmuję pracę. Tak, Göttinger wróci do treningów, oczywiście na początku nie z maksymalnym obciążeniem, będzie powoli wracał do drużyny, będzie z nią już trenował i mamy nadzieję, że w przeciągu tych 2 miesięcy no, dojdzie do takiej formy, żebyśmy go mogli oglądać od wiosny na boisku. Cele? No, na pewno będziemy walczyć o najwyższe miejsce w tabeli, jakie jest możliwe. No, patrząc na wyniki tej ligi, można powiedzieć, że wszystko się może zdarzyć. My liczymy na najwyższe miejsce, jakie uda nam się osiągnąć. I chcemy na pewno, jest 7 meczów u siebie, przydałoby się no, zdecydowaną większość z nich wygrać. Zdaję sobie sprawę, że są to ciężkie mecze, bo będzie to czub tabeli. Wiadomo, kogo mamy na rozkładzie u siebie, ale powinno to być tym bardziej mobilizujące i zawodnicy myślę, że pokażą, na co ich stać i będziemy walczyć o najwyższe miejsce. To znaczy, ja większość tych piłkarzy znam, jak nie osobiście, to na boisku miałem z nimi kontakt.
Mówię, no, od piłkarzy wymagam punktualności, solidności, dyscypliny. Jeśli będą spełniali te wymogi, no to myślę, że szybko znajdziemy wspólny język i nie trzeba będzie się bliżej poznawać. To znaczy współpraca dopiero zacznie się układać, no odbyliśmy kilka spotkań i no zobaczymy teraz, zacznie to funkcjonować już tak na co dzień, tak naprawdę od dzisiaj, bo od dzisiaj zaczniemy jakąś tam codzienną współpracę i jak na razie to było tak raz w tygodniu spotkanie się, czy tam raz na miesiąc odnośnie jakichś tam rozmów co do kontraktu itp. itd. No a teraz trener zacznie wykonywać swoje obowiązki na co dzień, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Myślę, że pierwsze 2-3 tygodnie pokażę co i jak. No i mamy nadzieję, że będzie to owocna i dobra współpraca. No, na dzień dzisiejszy dogrywana jest sprawa wypożyczenia cebuli z Korony. Na zajęciach jest Witek. To też wychowanek, z tego co wiem, jest Piotrek Piechniak, jest Bonowicz, lewy obrońca z Błękitnych Ropczyce. Jutro ma dojechać Michał Czarny, obrońca z Niecierz. Tak, będziemy się przygotowywać w Stalowej Woli, nie mamy w planach żadnego obozu i jedynie tutaj u nas na obiektach obóz dochodzeniowy, tygodniowy lub dwu, to trener określi. No i w międzyczasie oczywiście będziemy grać sparingi, z ubolewaniem trzeba stwierdzić, że niestety te sparingi będą rozgrywane wszystkie poza Stalową Wolą ze względu na brak pełnowymiarowego sztucznego boiska. Ewentualnie, o ile pozwoli pogoda, no to może uda się coś rozegrać tutaj u nas, no, czy na żużlu, czy na zwykłej murawie, chociaż to jest jeszcze do określenia, bo jak na razie warunki są jakie są, zobaczymy jakie będą tam w połowie, czy pod koniec przygotowań.